Siema, siema. Dzisiaj zajmiemy się montażem tulejek w wahaczu. Założymy gumy na podnóżki kierowcy. Zamontujemy podnóżki pasażera. Gumy tak wyglądają. Co można jeszcze tutaj ciekawego powiedzieć? No ja zabieram się za montaż tulejek. Tulejki wróciły z ocynku. Bardzo ładnie to wygląda. Przystąpimy do montażu. Ja je smaruję i zaraz będziemy montować. Tulejki są, co prawda, samosmarne, ale na pewno nic się nie zaszkodzi, jak je przesmarujemy. Na pewno będzie lepiej je zamontować. Pamiętajcie, że one też za luźno nie powinny wejść. Ja je wciskam i lecimy dalej z tematem. Tulejki są minimalnie jak to się mówi milimetr, je dałem dłużej, one wystają. Po to to zrobiłem, żeby nie było żadnych problemów z dystansowaniem. Tam niektórzy mają problemy z jakimś dystansowaniem. Cuda na kiju. I ja, żeby tego po prostu uniknąć, to dorobiłem je po prostu milimetr dłuższe. Oś też mam dłuższą zrobioną, także to nie będzie niczym przeszkadzać. Wciskam te tuleje. Tulejkę mamy kolejną wciśniętą. Jako tako to weszło. W sensie nie jako tako, tylko pasownie. Pamiętajcie, te tulejki nie mogą za luźno wchodzić, bo będzie lipa. Teraz spróbujemy wsadzić. Ja tutaj przesmaruję tuleje smarem. Zobaczymy, jak to będzie się wsuwało. W sensie oś. Zobaczymy. Muchy latają.
Super. No po cynku troszeczkę się zmniejszyło, niewiele. Ale to jest tak jak mówię, no pasownie to wchodzi, bardzo pasownie. Osiowość jest zachowana z tego względu, że no na takiej odległości włożyć to swobodnie, to jest, no widzicie, to jest, to się przesuwa bardzo ładnie. Także z tym nie ma najmniejszego problemu. Także jeśli chodzi o tuleje wahacza, to mamy temat załatwiony, bardzo ładnie to siedzi. No i teraz o co chodzi? Najważniejszy temat w wahaczu to jest, by te tuleje, co są miseczki, opierały się o tulejkę metalową, nie o tulejkę poliamidową. Z tego względu, że będzie nam to zacinało się, kosiło, jest to nam niepotrzebne. Teraz ja to skręcę i wam pokażę, o co chodzi. Dokładnie. Tutaj przyjdą podkładki sprężynowe, bo tutaj będą przekręcane konsole. Ładnie to siedzi. Już wam pokazuję, o co chodzi. Bardzo ważne jest, widzicie, u mnie tuleje wystają poza obrys. To samo jest tutaj. Przy skręceniu to ma się wszystko oprzeć o wahę, skręcić na sztywno, bo ta oś nie pracuje. Tak samo nie pracuje ośka w tulejce w środku. Ma pracować wahacz na poliamidowej tulejce, na tej metalowej. No wiecie, o co chodzi. Ta tulejka ma się obracać w poliamidzie, nie? I to przy złapaniu współosiowości otworów, tak jak jest tutaj, widzicie, to się swobodnie obraca, nie klinuje się. Tutaj śruby już założyłem, ale to nic, nieważne. Wiecie, o co chodzi. Także wahacz by był opanowany, jeśli chodzi o tulejki. On już jest gotowy do montażu. Także nie ma najmniejszego problemu. I co tutaj można więcej powiedzieć? Ja zabieram się za montaż podnóżków. Podnóżki przeszykujemy. Wykonane są ze stali nierdzewnej, polerowane. Bardzo ładnie to wygląda. No i co? Wahacz? Ja wahacz zabieram, bo wahacz już jest skończony. Lecimy dalej z tematem. Zajmiemy się montażem tutaj gum na podnóżki kierowcy. Podnóżki zostały ocynkowane, ale to zaraz. Ja zabieram wahacz, robię miejsce i lecimy, działamy dalej. Jestem, ogarnąłem się. I co? Montujemy tutaj podnóżki pasażera. Jak to robimy? Pierwsze przychodzi guma. Montujemy gumę w ten sposób. Prosty temat. Jeśli chodzi o podkładkę, podkładka przychodzi w ten sposób. Tym wygięciem na zewnątrz, wiadomo. No i co? Możemy przystąpić do montażu podnóżek. Też nic prostszego, wsadzamy. Musimy to. O.
To siedzi w ten sposób. Analogicznie druga strona. Te części współczesne są jakie są, nic na to nie poradzimy. Tak, staram się coś lepszego kupić, ale to kurno, wszystko jest szajs taki, że to jest głowa mała. To jest głowa mała. Próbujemy to wsadzić od tej strony. Dziura w ręce. Od tej strony. Może nam się uda. Tu już coś nie pasuje, standardowa procedura. Tutaj ładnie odbija stopka. Tutaj już jest problem. Jebany szmelc. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Pewnie guma jest nie tak. Spróbujemy ją wsadzić. Odwrotnie. Spróbujemy ją wsadzić pionowo. Te części to wszystko to jest dramat. Już wspominałem. Tragedia z komedią. Działa, trzeba będzie coś tu rzeźbić znowu, gówno. Także widzicie, no szmelc konkretny. Nic nie pasuje, części jak kupujecie to jest zmarnowanie pieniędzy. No i tak to by było. Część działa, część nie działa. Tutaj z nierdzewki podkładeczka oczywiście w zestawie co są. Zabezpieczenia, zawleczki, one są za małe. Także trzeba będzie dokupić coś innego. No ja z tym rzeźbię, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jestem z powrotem po długim klęciu, wściekaniu się, naprawiłem. Pracuje to ładnie. Ciężko, także tak jak to ma wyglądać. Teraz wam tutaj pokażę jak to wyszło. Myślę, że przyzwoicie. Tutaj jeszcze tylko zamontujemy odbój stopki centralnej. O, siedzi. I jeśli chodzi o tutaj konsolę, temat byłby załatwiony. Wygląda to pięknie. Tutaj
Te słoneczka są zregenerowane przeze mnie. Tak jak już wam kiedyś tam wspominałem, tak by to. To jest odkówka, robione to było na gorąco, ale pasuje idealnie. Także nic dodać, nic ująć. No i co, jeśli chodzi o tył podnóżek pasażera, byłoby załatwione. Teraz przejdziemy do montażu tych gum na podnóżki kierowcy. Standardowo robię porządeczek i lecimy. Porządeczek zrobiony. Gumy. Montaż gum. Widzicie młotek. Ja stosuję taką pastę, mam do... Ona jest fajna. Do zacisków hamulcowych. Poślizg daje fajny. Można wykorzystać mydło w płynie jak najbardziej. Nie ma najmniejszego problemu. Otwór jest przelotowy, także nic tutaj możemy śmiało, jak to się mówi, włożyć, to nie będzie nam prężyć, amortyzować. Gumy można podgrzać w wodzie, zobaczymy. Jak nie pójdzie, to będziemy musieli wrzucić je do ciepłej wody. Ale mówię, no zaraz zobaczymy. Damy trochę poślizgu. Wazelina techniczna jak najbardziej też by się nadała. Zobaczymy, co to się będzie działo. Weszło bez problemu. Teraz to wytrzemy nadmiar. Wygląda to pięknie. Lecimy z drugą. Bardzo ciężko to idzie. Bardzo ciężko. Ale wlazło. Wlazło do końca. To się mówi po samą ramę. Wygląda to pięknie. Taki tam smaczek. Akurat udało mi się jeszcze dorwać oryginały. Widzicie, one są ładnie tutaj wykończone, bo są do dostania współczesne, ale ta jakość wykonania jest taka, jak to się mówi, taka sobie. Gumy są oryginalne. Fajne, bo miękkie. Nie za twarde. Widzicie, nie pokrażały nigdzie.
No i dobra, co? Została nam teraz tylko stopka. Co ze stopką? Stopka musi zostać. Tutaj farby zamalowali mi chłopaki, muszę rozwiertakiem to przelecimy zaraz. Wyczyścimy ten proszek. Także ja zabieram się do dzieła, szukam rozwiertaka i będziemy działać. Mam taki jeden akurat pod wymiar. Tylko nie ma jednego pióra, ale to w usunięciu farby nie będzie nam przeszkadzać w zupełności. Zupełnie nie będzie przeszkadzać. Spróbujemy. Usunąć tą farbę. Praktycznie. Praktycznie usunięta. Zaraz lecimy drugi otwór. No tak to jest, jak się nie zabezpieczy. To później są takie skutki. Ale nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Zaraz tutaj skręcę jeszcze. Skręcę rozwiertak, poprawię i powinno być cacy. Zbytnio nie ma co tu pokazywać. Ja tutaj zaraz to poprawię i lecimy dalej. Otwory poprawione w stopce. Stopka jest mojego, jak to się mówi, autorstwa, te mocowania. Te lejeczki wchodzą sobie swobodnie. I co można powiedzieć? Jeśli chodzi o podnóżki, konsolę i stopkę, mamy przyszykowaną do montażu. Wyszło to przyzwoicie, ładnie to pracuje. Także jeśli chodzi o te elementy, to mamy koniec, gotowe są do montażu. Tutaj mocowanie stopki, w sensie sprężyny centralnej. Stopki centralnej sprężyny, no nie? No to dałem troszeczkę z nierdzewki, trochę szerzej, żeby sprężyna nie ocierała tutaj o, jak to się mówi, zaraz znajdę, pokażę wam, o co chodzi, gdzieś tu miałem, o, tak to wygląda. Widzicie, jak tu się z jedną ręką nagrywa, to tak jest. Sporo odstaje, o to chodziło. Zaraz, to jest nie tą stroną chyba. Tak. Powinno być tak. O, widzicie, jak elegancko? Także dzięki za obejrzenie, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie opinie, swoje zdanie. Ja kończę, także trzymajcie się jeszcze raz i do następnego, hej!